Antenie Polsat News, ja się nazywam Grzegorz Jankowski i witam Państwa serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj jest 1 września, czyli rocznica napaści niemieckiej na Polskę, ale dziś również dzieci wracają do szkoły, w jakich nastrojach i do jakiej szkoły i jak długo w tych ławkach i w tych murach szkolnych posiedzą, o tym też dzisiaj zapewne porozmawiamy. Zaczynamy jednak od tego, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy i od pomysłu wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie 3 km od granicy białoruskiej. Dzisiaj poseł Andrzej Szejna nazwał to testowaniem przez rząd zamachu stanu. Andrzej Szejna z Lewicy. Moi goście dzisiaj to pan Wiesław Szczepański, Lewica. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dodam jeszcze, że jest pan przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. A drugim gościem jest pan Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Witam pana równie serdecznie. Dzień dobry bardzo. Panowie, rząd zawnioskował do pana prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym na granicy z Białorusią, 100 kilkadziesiąt kilometrów. No, chodzi o to, żeby nie było tam różnych prowokacji i pana kolega partyjny z formacji politycznej, tak to nazwę, Andrzej Szejna, mówi, że to jest testowanie zamachu stanu, naprawdę? Znaczy, myślę, że troszeczkę mój kolega daleko się posunął w swoich tezach, natomiast chciałem powiedzieć, że po pierwsze chciałem pogratulować panu Mariuszowi Kamińskiemu i panu Jarosławowi Kaczyńskiemu realizacji tej ustawy, bo przypomnę, ustawa została uchwalona 21 czerwca 2002 roku, no ale wtedy moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, głosowali przeciwko tej ustawie. Dzisiaj korzystają z dobrodziejstwa tej ustawy, a więc podejmując decyzję o tym, aby wprowadzić stan wyjątkowy na części. Powiem tak, po pierwsze zastanawiam się dlaczego. Kiedy byliśmy tydzień temu razem z prezydium komisji w Białymstoku, słyszeliśmy, że państwo polskie jest silne, Straż Graniczna panuje nad sytuacją, nie widzi powiedzmy jakiejkolwiek potrzeby, zwłaszcza, że 2000 żołnierzy zostało oddelegowanych do pilnowania granicy. A więc de facto nastąpiło wzmocnienie. No, po tygodniu widzimy, że już następuje inna decyzja. Jak przypomnę, 7 września mamy posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ono będzie miało charakter utajniony. W związku z tym będziemy chcieli poznać dokładne przyczyny. To panie pośle, Wiesław Szczepański, poseł Lewicy, jest za stanem wyjątkowym, tak czy nie? Nie, nie jestem za stanem wyjątkowym. Uważam, że nie ma takiej w Polsce sytuacji na dzień dzisiejszy, żeby wprowadzać na pasie granicznym, dlatego, że powiem taką sytuację. Doprowadziliśmy do dziwnych rzeczy, jeśli chodzi o gminy. Rozumiałbym, gdyby stan wyjątkowy wprowadzono w całej gminie. Ale panie redaktorze, stan wyjątkowy wprowadzony jest w paru wsiach w gminie. Co może prowadzić do jakiejś sytuacji? Że wójt, jadąc do swojej, po prostu do swojej wsi, będzie musiał mieć po prostu zgodę na to, żeby się przemieszczać do miejscowości, która jest objęta dzisiaj pasem stanu wyjątkowego. Więc albo się po prostu ten stan wyjątkowy wprowadzało w całym powiecie, w gminie, a nie wybiórczo tylko 3 km wzdłuż pasu. Powiem tak, dla mnie najprawdopodobniej chodziło o to, żeby usunąć stamtąd dziennikarzy, usunąć stamtąd osoby, które tam się znajdują, nie pokazywać, co się dzieje i powiedzmy budować pas. Oczywiście jestem za tym, żeby zabezpieczać granicę, pilnować ją. Natomiast pytanie, czy akurat stan wyjątkowy w takiej sytuacji był potrzebny. Odpowiedź pana Krajewskiego. Zrobiliście po to, żeby nie dopuszczać tam dziennikarzy. Panie redaktorze, to po raz kolejny mogę zwrócić uwagę na to, że opozycja jest za, a nawet przeciw, bo z jednej strony słyszymy te deklaracje, że granica ma być szczelna, że państwo ma przeciwdziałać nielegalnej imigracji do naszego kraju, do Unii Europejskiej, a z drugiej strony słyszymy całkowicie sprzeczne informacje i ze strony posłów Lewicy, i ze strony Platformy Obywatelskiej, jak to powinniśmy wpuszczać wszystkich, którzy chcą przejść lub przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To jest pewna aberracja, ponieważ jeżeli spojrzymy choćby na takie wypowiedzi jak pana posła Szejny, którą pan redaktor przytoczył, to trzeba nazwać takie wypowiedzi po prostu antypolskie i antypaństwowe. Mam poczucie, antypolskie, że... antypaństwowe? Zdecydowanie tak. Jeżeli chce pan nazwać pana posła Szejny zdrajcą w takim razie? Ja nie użyję dzisiaj takich słów, dlatego że uważam, że wielu tych polityków opozycji, którzy sprzeciwiają się czy atakowali funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wykonują kapitalnie i za to jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy bardzo ciężko pracują, żeby Polska była krajem bezpiecznym, żeby to zabezpieczenie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej przebiegało w taki sposób jak do tej pory. I dziwię się wypowiedziom posłów, którzy wpisują się w grę Aleksandra Łukaszenki, ponieważ mam takie głębokie poczucie, że
żaden polski parlamentarzysta nie powinien brać udziału w orkiestrze Łukaszenki. Poseł Szejna wpisuje się w grę Łukaszenki. Czy wicemarszałek Senatu pani Morawska-Stanecka też z Lewicy też wpisuje się w tę grę i wszyscy posłowie, którzy tam jeżdżą, no i tam próbują tych uchodźców dotrzeć, tak pan mówi? Znaczy, mam takie głębokie poczucie, że albo te osoby nie rozumieją i to jest ten pozytywny wariant, bo ktoś może nie mieć wiedzy, może po prostu nie mieć też takiej intencji, jeśli chodzi o wpisywanie się w tą narrację. I to wielokrotnie mówili i komentatorzy, i politycy, że takie osoby występują i zachowują się tak jak pożyteczni idioci. A z drugiej strony, jeżeli ktoś świadomie podejmuje działania antypaństwowe, kto chce naruszać nasze granice, i mam na myśli również te osoby, które zostały zatrzymane na gorącym uczynku wtedy, kiedy niszczyły instalacje, które zabezpieczają polskie granice. No tak, ale... To takie osoby powinny według mnie automatycznie ponieść konsekwencje prawne, dlatego że te osoby, jeżeli dokonują tego świadomie, to celowo działają przeciwko państwu polskiemu. I tutaj mamy decyzję Sądu Rejonowego w Sokółce, który nie uwzględnił wniosku prokuratury o 3-miesięczny areszt 13 osób, którym postawiła zarzuty prokuratura związane ze zniszczeniem fragmentu ogrodzenia na granicy z Białorusią. Tam wśród tych osób jest pan Bartosz K., znany aktywista działający w Polsce. Ja tej decyzji sądu trochę nie rozumiem. Jak ją skomentować, pan poseł Szczepański? Jeszcze drugie pytanie dlatego, że działalność pana Szejny jest antypolska i antypaństwowa. To było mocne oskarżenie pana Krajewskiego. Odniosę. Natomiast odnosząc się do decyzji sądu, wcale się nie dziwię tej decyzji, chociaż wyroki niezbadane są, wyroki, jak to mówią, boskie i sądowe. Natomiast w tym przypadku proszę zobaczyć, że sąd wcale nie mówi, że te osoby nie będą skazane. On mówi na tą chwilę, że nie chce ich aresztować z jednego względu, że nie zachodzi problem matactwa. Ale Bartosz K. mówi wyraźnie, będę za chwilę robił to samo. Ale ja powiem w ten sposób. No, jeżeli popełni recydywę, to w tym momencie jest inna sytuacja. Te osoby powiedziały, że to robiły. Te osoby nie mówią o tym, że będą mataczyć. Jest materiał dowodowy. W związku z tym na podstawie tego materiału dowodowego sąd może prowadzić postępowanie bez potrzeby zamykania tych osób. Natomiast mamy już tyle po prostu, panie pośle, 80 parę tysięcy osób, które są umieszczane w zakładach karnych, część po prostu do procesu, że uważam, że powiedzmy, że to jest obciążanie państwa polskiego kolejnymi kosztami. Te osoby poniosą konsekwencje wtedy, kiedy sąd rozpatrzy ich, powiedzmy, sprawę. Natomiast pytanie, czy powiedzmy, należy umieszczać ich po prostu w zakładzie karnym do czasu procesu. Wydaje mi się, że takiej potrzeby nie ma. Jest sąd, sąd rozpatrzy sprawę, wyda właściwy wyrok. Ci ludzie na pewno poniosą konsekwencje, jeśli chodzi o... Ale to zostawmy z boku. Działalność pana Szejny to działalność antypaństwowa i antypolska. Znaczy, po prostu pan poseł poszedł za daleko z tymi słowami. Ja uważam, że pan poseł Szejna wyraził swoje zdanie, ja bym tak po prostu nie powiedział. Natomiast dzisiaj podejrzewam, że w swoim domyśle pan poseł myślał o tym. Dzisiaj wprowadzamy na odcinku 3 km stan wyjątkowy, jutro wprowadzimy w całym po prostu województwie, a potem jeszcze dalej może w całym kraju. Myślę, że taka była koncepcja po prostu wypowiedzi pana posła Szejny, ale myślę, że to do niego powinniśmy skierować pytanie, co miał na myśli autor, wypowiadając takie słowa. No, ale to jest pana kolega z formacji partyjnej. Oczywiście mój kolega. Bierzecie odpowiedzialność za to, tak samo jak ostatnio pan Nitras mówił o opiłowywaniu katolików z ich przywilejów, no i cała Platforma musi się z tego tłumaczyć teraz. No. Pan Krajewski, chodzi o to, że być może za chwilę wprowadzicie stan wyjątkowy w całym województwie, a potem na terenie całego kraju. Jak reagować na tego rodzaju słowa? Szanowni Państwo, te słowa, które tutaj padły w trakcie dyskusji ze strony pana posła, one tylko potwierdzają, że adekwatnym zachowaniem i bardzo odpowiedzialnym ze strony polskiego rządu jest ten wniosek do pana prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego wzdłuż pasa granicznego z Białorusią. To jest rzecz, która jest w moim poczuciu wyrazem odpowiedzialności i troski o bezpieczeństwo każdego Polaka. Dlatego, że jeżeli funkcjonujemy jako państwo, to nie możemy godzić się na destabilizację zarówno naszej sceny politycznej, ale również pamiętajmy o tym, że Łukaszenka podejmuje działania, które są wymierzone nie tylko w Polskę, nie tylko w państwa nadbałtyckie, ale w całą Unię Europejską. My pokażemy panu Aleksandrowi Łukaszence, że polska granica
granica jest szczelna, że wykonujemy świetnie nasi funkcjonariusze, ale którzy codziennie pracują na granicy. Ale póki co wyłapujecie wielu imigrantów, kilka tysięcy imigrantów, którzy w samym sierpniu, sam słyszałem ministra Kamińskiego, to bodaj było 3000 imigrantów już schwytanych po przekroczeniu granicy. Mamy te dane, jeśli chodzi o Straż Graniczną, 3500. No, mamy te informacje na Twitterze, 3500. To były próby, tak? Próby przekroczeń, próby. Natomiast około 1000. Straż Graniczna informuje i tutaj trzymamy się faktów, 3500 to były próby. Udaremniono ponad 2500 takich przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Do tego dochodzą również kwestie związane z budową tego płotu i zasieków, które uniemożliwią i wyślą jasny sygnał zarówno Łukaszence, jak i wszystkim osobom, które byłyby zainteresowane tą drogą via Mińsk, via Polska do krajów Europy Zachodniej, że Polska ma szczelne granice i nie godzimy się na wojnę hybrydową, którą zaczyna Białoruś, a pamiętajmy o tym, że Białoruś jest tak naprawdę państwem w całości zależnym od Federacji Rosyjskiej, od Władimira Putina. I jak mogę jeszcze powiedzieć, panie redaktorze, bo myślę, że to ucieka wielu komentatorom, że tak naprawdę Aleksander Łukaszenko będzie miał gigantyczny problem, jeżeli Polska i kraje nadbałtyckie będą miały szczelne granice, to te 10 czy więcej tysięcy imigrantów, których ściągnął przez do Mińska i na terytorium Białorusi, pozostaną na terytorium Białorusi. I to będzie problem również dla mieszkańców Białorusi, problem polityczny dla Aleksandra Łukaszenki i dla państwa białoruskiego, które nie tylko ma problem z tym, że nie szanuje demokracji, nie szanuje wolności słowa, ale ma ogromne problemy gospodarcze. Riposta pana Szczepańskiego. Znaczy, myślę, że problem ten będzie na stronie białoruskiej jeszcze większy, dlatego że przecież wiemy, że otwarta jest na tą chwilę granica pakistańsko-afgańska. I tam już tysiące uchodźców dotarło. Ci uchodźcy będą jednak... I oni chcą na Białoruś? Znaczy nie, oni chcą iść w kierunku na Europę, tak? Przecież dzisiaj wiemy, że jeśli chodzi o Teheran, jeśli chodzi o powiedzmy również Irak, powiedzmy istnieją biura turystyczne namawiające do przylotu do Mińska, gdzie najszybciej można się przedostać do Europy wycieczkowo, tak? I mam obawę, że również część tych Pakistańczyków drogą lądową, kolejową będzie chciała przedostać na Białoruś, a część powiedzmy przez Bałkany i starać się dostać do Europy, więc przechodząc przez Polskę, więc podejrzewam, że oczywiście jest potrzeba uszczelnienia granic, tylko jak powiedziałem, czy akurat w tej chwili, myślę, że wyjaśnimy sobie to na komisji zamkniętej. Panowie, pytanie takie mam do was obu. Co się dzieje z polską polityką? Sami mówicie, pan Krajewski, jest wojna hybrydowa, jest niebezpiecznie, sytuacja jest poważna, a polscy politycy... No... Ale czy my się kłócimy? Nie, panowie, akurat nie. Mamy na ale pewno poseł na Szejna... mianownik bezpieczeństwo granic. Poseł Szejna mówi to testowanie zamachu stanu. Słucham pana posła Nitrasa, który mówi o opiłowywaniu katolików z ich przywilejów. Słucham Lecha Wałęsy, który mu przyrównuje Straż Graniczną do wojsk nazistowskich, do hitlerowców. Słucham Leszka Balcerowicza, który mówi o tym, że trzeba zbudować internetowy pręgierz dla tych, którym się podoba obecna władza. Dlaczego wy nie mówicie jednym głosem? Co się stało z polską polityką, że ona zaczyna taplać się powoli w błocie tak naprawdę? Znaczy, ja powiem tak, no, ale myślę, że tu też jest zasługa mediów, dlatego że media pokazują te osoby, które rzeczywiście takimi słowami mówią, zamiast też to, jak to mówią, temperować. I bardzo wielu przypadkach te słowa padają. Ale panie pośle, kiedy ja zapraszam jakiegoś posła do programu i on używa języka po prostu brutalnego, żeby nie powiedzieć gorzej, to jaki mam na to wpływ? No... On robi to po to, żeby podkręcić temperaturę. Znaczy, można go upomnieć. Ja przypomnę, że w jednej stacji była pewna wypowiedź, której nie przeszkodzono. Ja panu powiem w ten sposób. W jednym z moich programów, w jeden sposób powiedział drugiego posła, ja pana absolutnie nie szanuję. Inny mówił do niego o jego poziomie intelektualnym, nie będę już cytował słów. Po prostu zaczynacie podkręcać jeszcze bardziej wojnę polsko-polską, która jest nam kompletnie niepotrzebna w tej chwili, panowie. Jak mogę, ponieważ pan bardzo słusznie, panie redaktorze, zauważył, że tak naprawdę funkcjonujemy w bardzo szybko zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej. I co to oznacza? Że tak naprawdę politycy, którzy są przedstawicielami całego społeczeństwa, powinni jednak liczyć się ze słowami, a nie ulegać takiej pokusie szybkiej radykalizacji. Ponieważ tutaj to, co powiedział również pan poseł, jeżeli ktoś powie głupio, bardzo dosadnie i później przewija
się to prawda na Twitterze, na Facebooku, w innych portalach społecznościowych, to on ma poczucie, że on wykonuje dobrą politykę. To nie jest w żadnym wypadku polityka traktowana jako troska o dobro wspólne. I według mnie, jeżeli mamy realne zagrożenie ze strony naszego sąsiada, czyli Białorusi, w kontekście uruchomienia nowego szlaku imigracyjnego do Europy przez Polskę, to tutaj cała klasa polityczna powinna mówić naprawdę tymi samymi słowami, ponieważ mamy obowiązki, które są wpisane zarówno na poziomie konstytucji, jak i na poziomie ustaw, i wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby to Straż Graniczna, Wojsko Polskie i Policja mogły wykonywać swoje obowiązki. Ale jak widzi pan, panie redaktorze, znajdują się posłowie, którzy no nie słyną jednak z tego, że szybko biegają, a dodatkowo wpisują się całkowicie w narrację Łukaszenki. I tu dziękuję, panie pośle, ale faktem też jest to, że polska klasa polityczna... Uwaga. Politycy są przedstawicielami narodu. Taki mamy naród, więc to powiedzmy tacy są wybrańcy. No ja mam nadzieję, że nasi widzowie jednak nie akceptują w dużej mierze takiego języka agresji w polityce. Niektórzy... Ale wy jesteście elitą tego kraju. To wy powinniście swoim wyborcom pokazywać pewne standardy. Że nie mówi się takiego słowa, ani takiego słowa publicznego. My nie jesteśmy osobami agresywnymi, panie redaktorze, ale są politycy tacy, którzy po prostu nie mają wiedzy i nie mają merytorycznego przygotowania i dlatego zamiast w takiej sytuacji nic nie mówić, wpisują się w to, co chce robić w ramach wojny hybrydowej Łukaszenki. Ja jako wyborca widzę, że mój wybraniec opluwa inną osobę tylko dlatego, że ta inna osoba ma inne poglądy polityczne, to oznacza, że daje przyzwolenie swoim wyborcom na opluwanie innych. To schodzi potem do rodzin, to schodzi potem do sąsiadów, to schodzi potem do znajomych i potem to zatruwa normalne, zwykłe życie. To powoduje, że zwykłe życie w rodzinach, w gromadach sąsiedzkich staje się często nieznośne. Dobrze, skończymy z tym tematem, panowie. Jeszcze dzisiaj początek roku szkolnego. No, szkoły są otwarte. Minister Czarnek mówi, że wszystko wskazuje na to, że spędzimy ten cały rok szkolny jednak w murach szkolnych. Taką ma sugestię. Dzisiaj rano w radiowej jedynce powiedział coś takiego, że tylko 4% zakażeń jest ze strony dzieci. No i jak wy to skomentujecie? Czy to jest racja? Znaczy, ja mam taką nadzieję, że powiedzmy, że dzieci idąc do szkół będą przez cały rok szkolny w tych szkołach, dlatego że jak wiemy, w pierwszym tygodniu jest po prostu powiedzmy przygotowanie, potem jest rozmowy są z rodzicami, a w trzecim tygodniu mają być szczepienia tych dzieci, więc mam nadzieję, że jak najwięcej dzieci jednak rodzice zdecydują, żeby się zaszczepiły. Z tego co pamiętam, 30% dzieci powyżej 12 roku życia jest szczepione. To jest nic. To jest nic. No to jest nic. No powiedzmy, to jest przykład też powiedzmy niektórych województw, gdzie mamy bardzo mało liczbę osób zaszczepionych i myślę, że trzeba przekonywać wszystkich, abyśmy jednak poszli się zaszczepić, bo to jest chronienie zarówno siebie, jak i również chronienie tych osób, którymi powiedzmy jesteśmy. I tylko mam taką nadzieję, że jednak będą się uczyły, bo uczenie się jednak zdalne powoduje, że powiedzmy, no niestety, ale ta nauka jest całkiem inna. I tu do pana posła Krajewskiego pretensje, jako do przedstawiciela formacji rządzącej. Rozmawiałem z ministrem Klaską ostatnio, rozmawiałem wcześniej z ministrem Niedzielskim. Wy prezentujecie taką postawę. Chciałabym, a boję się. Będziemy namawiali do szczepień, ale żeby już coś więcej w tej sprawie zrobić, to już nie przekręcicie tej śruby, nie wprowadzicie odpowiednich regulacji. Tak jak we Francji na przykład, tak jak w Niemczech. Tam nie wejdziesz do kina, nie wejdziesz do teatru, nie wejdziesz do restauracji, nie wejdziesz nigdy do miejsca publicznego, jeśli nie masz szczepienia albo testu. A wy tak trochę chcielibyśmy, ale boimy się, bo... Ja mogę mówić za siebie, panie redaktorze. Ja zaszczepiłem się, namawiam od samego początku do szczepienia. Ale niech pan powie za rząd. Dlaczego tych formacji, dodatkowo mogę powiedzieć, że tak samo i prezydent Andrzej Duda na ostatniej konferencji prasowej również zachęcał do szczepienia. Ale powiedział, że nie wyobraża sobie przymusu szczepień. Od samego początku, panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość jest konsekwentne, pan prezydent również, czyli jednoznacznie wskazujemy, że ale jest to dobrowolne, ponieważ wierzymy w mądrość Polaków. I dzisiaj mogę jeszcze przytoczyć jedne dane, że według szacunków Ministerstwa Edukacji około 80% nauczycieli i pracowników oświaty zostało już zaszczepionych. Mam nadzieję, że szczepienia w szkołach również przybliżą nas do tego, żebyśmy mogli mówić o wyższym wskaźniku szczepień. Słowa. Wierzycie w mądrość Polaków. Mądrość jest na razie taka, że 50% się wyszczepiło tak naprawdę i będzie być może tak, że my, którzy się zaszczepiliśmy, zapłacimy za chwilę cenę lockdownami, zamykaniem szkół, dlatego że ileś osób się nie zaszczepiło, połowa. Ja myślę, że rządzący, panie redaktorze, dzisiaj wyborcami rządzący są również antyszczepionkowcy, dlatego boją się po prostu. Ja powiem tak, jeśli chodzi o rząd, nie znam takich postaw, jeśli chodzi o antyszczepionkowców. Wręcz przeciwnie, to jest temat, który również, jeżeli analizujemy pod kątem zagrożeń hybrydowych, to wiemy o tym, że te środowiska antyszczepionkowe również
często to są wykorzystywane tych, napadali właśnie na punkty podważaniu, w takim podważaniu razie. Zaufania tych, do instytucji państwa. Ministra Niedzielskiego. Dziękuję wam panowie serdecznie. Jarosław Kujewski, na to, że tak się stanie. Wiesław Szczepański, Lewica. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, już za chwilę rozmowa, no właśnie, o dzieciach, które dzisiaj poszły do szkół, a niedługo wejdą w życie dorosłe i co od nas dorosłych i od państwa dostaną. Bardzo się cieszę, bo już dawno nie widziałam się z koleżankami. Cieszę się z powrotu do szkoły. Wracamy już nie na zdalne od początku, tylko do szkoły. Wcześniej daliśmy sobie radę, więc myślę, że teraz też sobie damy radę, nawet jeśli byłaby konieczność przejścia na nauczanie hybrydowe. Przygotowaliśmy narodowy program pomocy, wsparcia dla dzieci i młodzieży po COVID-zie. Szkoła ma uczyć także odpowiedzialności, ma uczyć tego, czym jest przyjaźń, czym jest wspólnota, czym jest patriotyzm. Życzę wam dzisiaj tego, żeby ten rok był zupełnie inny niż rok poprzedni. Żebyśmy wytrwali w tej nauce stacjonarnej dłużej, a mam nadzieję, że i cały rok. Witaj, szkoło na wesoło, a kiedy szkoła się skończy, wejdziesz, młody człowieku, w dorosłe życie, a w tym dorosłym życiu nie ma, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, trzeba na wszystko zapracować. Drodzy państwo, w tej części Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Oraz pan Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, kłaniam się panu nisko. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Panowie, najpierw może od opozycji zaczniemy, od pana Jońskiego. Pan już wrócił z kampus Polska Przyszłości. Tak, wróciłem. Ale tam widziałem między innymi... Prowadziłem swoją córkę do szkoły właśnie. Ach, no to gratuluję w takim razie też, to dzisiaj moja żona zrobiła. Panowie, widziałem tam spotkanie Leszka Balcerowicza z młodymi ludźmi. Co wy jako opozycja oferujecie młodym ludziom? Liberalizm w wydaniu Leszka Balcerowicza, gdzie na wszystko musisz zapracować sobie sam, gdzie wszystko musi być sprywatyzowane, gdzie są umowy śmieciowe. Ja to tak przynajmniej rozumiem. Jaka jest wasza oferta dla młodych ludzi dzisiaj? Powiedział pan o kampusie Polska. Faktycznie 1100 młodych ludzi, z czego 80% z nich w ogóle nie należy do żadnej partii politycznej, do żadnej młodzieżówki, przyjechało na zaproszenie Rafała Trzaskowskiego porozmawiać o Polsce, o świecie, o wyzwaniach. I jedno z tych spotkań, ja akurat byłem na tym spotkaniu z Leszkiem Balcerowiczem. Ja się w wielu kwestiach nie zgadzam z Leszkiem Balcerowiczem. Ja pochodzę, urodziłem się w Łodzi, widziałem tą terapię szokową tu, można powiedzieć. Jestem z końcówki lat 70. Urodziłem się i nie tylko moi rodzice, ale znajomi, przyjaciele, sąsiedzi też odczuli bardzo boleśnie. I też byłem bardzo ciekaw tej dyskusji, bo... Ale zaraz, jeżeli pan był, widział pan to, pamięta pan doskonale te czasy, ja też to pamiętam. Pamiętam wrzucanych na bruk ludzi, pamiętam, którym mówiono, było się uczyć, było iść na kursy, a tych ludzi po prostu wrzucono na bruk bez żadnej litości, bez żadnych skrupułów. I dzisiaj ten człowiek, który jest twarzą tego w dużej mierze, Leszek Balcerowicz, jest waszą ofertą dla tej młodzieży? Bo on bronił tego, co się działo w latach 90. tam na kampusie. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, że ja się nie zgadzam z Leszkiem Balcerowiczem, mi bardziej odpowiada, nie wiem, tacy ekonomiści jak Kołodko chociażby i jego szkoła ekonomiczna, to nie znaczy, że mamy nie rozmawiać i mamy się nie spierać. To, że młodzi ludzie bardzo mocno, szybko zareagowali na tą dyskusję i debatę, pokazuje, że takie otwarte dyskusje są bardzo istotne. I nie ma takich ikon, które są malowane, rysowane. Trzeba wychodzić i walczyć i pokazywać, dlaczego się wprowadzało takie, a nie inne reformy, niezależnie od tego. Ja pamiętam swoją drogą taką dyskusję kiedyś Grzegorz... Panie pośle, wchodzę jeszcze raz panu w słowo. To ja pana zapytam, rozumiem. Była potrzeba dyskusji, to jest jasne. I jeszcze króciutko w takim razie. Wy jako Koalicja Obywatelska, co wy macie dzisiaj w swojej ofercie? A, B, C. Króciutko. Ale niech pan mi tylko da dokończyć, bo to jest dość istotne. Proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o tych młodych ludzi, którzy urodzili się w latach w większości 90. i później, że bardzo dobrze znają historię, można powiedzieć, lat 80. i tego, co się wydarzyło. I również
są w stanie wstać i powiedzieć, że któryś polityk się pomylił. I mało tego, bardzo mocno zaargumentować i powiedzieć. Jedni mówią, że się zgadzają, drudzy mówią, że się nie zgadzają. Jeśli Leszek Balcerowicz wyszedł i powiedział, co miałem ratować PRL, to drugi młody człowiek wyszedł, nie PRL, człowieka. I wydaje mi się, że wokół człowieka w ogóle, jak się porozmawia z tymi młodymi ludźmi, to są ludzie, którzy są 20 lat młodsi ode mnie, chociaż ja nie jestem jakiś wiekowy, to dla tych ludzi w ogóle człowiek w tej chwili jest najważniejszy. Inwestycja w człowieka i człowiek jako... Proszę się nie gniewać, ale inwestycja w człowieka, ja to słyszę tego rodzaju hasła od 30 lat, inwestycja w człowieka, samorozwój, doświadczenie, holistyczne podejście, to, tamto, owamto i tak dalej, to są słowa, panie pośle, słowa, słowa, słowa. Za chwilę do pana wrócimy, dam panu szansę odpowiedzieć na pytanie jeszcze raz, jaką macie ofertę dla młodzieży. Przechodzę do pana Piotra Mazurka, pełnomocnik rządu do spraw polityki. Pan reprezentuje formację, która od 6 lat rządzi Polską, Prawo i Sprawiedliwość. No to ja muszę panu wytknąć parę rzeczy. Mieszkanie Plus się nie udało. Najważniejszy problem, który jest, dotyczy większości młodych ludzi, czyli własne mieszkanie, się nie udało zupełnie. No to, co wam się udało, to jest oczywiście 500+. Kolejna rzecz to umowy śmieciowe dla młodych, kiedy młody człowiek wchodzi w dorosłe życie. Niestety, a sam to doświadczam w rodzinie, bo widzę, jak to wygląda u mnie w rodzinie. Nie ma, nigdzie nie dostaje etatu, nie dostaje żadnego zabezpieczenia tego rodzaju. Kiedy to się wreszcie zmieni? Panie redaktorze, te sprawy, które pan poruszył, są niewątpliwie jednymi z podstawowych, jakie w tej chwili młodzi ludzie zgłaszają i jakie postulują, formują postulaty wobec władz publicznych. I dlatego też te działania w ramach Polskiego Ładu są jednymi z głównych. Właśnie kwestie związane z umowami śmieciowymi, kwestie związane z dostępem do mieszkań. Ale co chcę bardzo jasno powiedzieć, my prowadzimy konsultacje z młodymi ludźmi już od dawna. Prowadzimy dialog zarówno usystematyzowany poprzez tworzenie instytucji dialogu, na przykład na poziomie centralnym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, poprzez ustawowe wzmocnienie młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu, poprzez konsultacje, które przeprowadzamy we wszystkich województwach. Panie pośle, panu też wejdę w słowo. Przeprowadzacie konsultacje. Nie wiem, mój syn nie uczestniczył w żadnych konsultacjach, znam sporo młodych ludzi, oni nie uczestniczyli w żadnych konsultacjach. Ja jeszcze raz chcę pana zapytać. Rządzicie 6 lat i mój syn wchodzi w dorosłe życie i on chce, mówi mi coś takiego: ojciec, ja nie założę teraz rodziny, bo ja musiałbym wziąć jakiś ogromny kredyt na mieszkanie, spłacać go 30 lat, uwiązać się w jakiejś jednej pracy i się bać, że mnie z tej pracy zwolnią i jeszcze dodatkowo nie będę miał umowy o pracę. I wracam do tych spraw jeszcze raz. Mieszkanie, umowy o pracę. 6 lat rządzicie, panie pośle. I właśnie z tych konsultacji, o których powiedziałem, wynikły postulaty zbieżne z tym, co pan powiedział i w tej chwili mamy już... To ja bez tych konsultacji to wiedziałem, panie pełnomocniku. Ale my, panie redaktorze, chcemy oczywiście nie tylko z tymi postulatami, które pan zgłasza, ale także chcemy posłuchać w różnych częściach Polski, bo te głosy są jednak różne i pewne proporcje, który problem jest ważniejszy, którym jest drugorzędny, są różne. Natomiast te sprawy absolutnie się zgadzamy, że są pierwszorzędne i dlatego w ramach Polskiego Ładu, który jest w tej chwili głównym programem działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, mamy kwestie związane z dostępem do mieszkań. Mamy gwarancję wkładu własnego, mamy pomoc państwa w spłacie kredytu dla rodzin, które decydują się na posiadanie dziecka. Mamy społeczną inicjatywę mieszkaniową, która jest już od kilku miesięcy w Ministerstwie Rozwoju procedowana. Jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, będą one zlikwidowane docelowo, a w tej chwili działamy na rzecz ich... Docelowo, czyli kiedy? Na pewno w perspektywie tej kadencji to będą jedne z tych pierwszych projektów, ale także równocześnie, co chcę podkreślić, bo to także dla wielu młodych ludzi jest ważne, obniżamy podatki, podwyższamy kwotę wolną od podatku do poziomu 10 razy wyższego niż za rządów naszych poprzednich. Bo wie pan, jaki jest haczyk jeszcze w tych umowach śmieciowych, jeśli chodzi o młodych ludzi? Ja wiem, że młodzi ludzie do 26 roku życia są zwolnieni z podatku, ale ci, którzy są na umowie o dzieło, akurat nie. Taki haczyk, no więc mają ciężko z tym. Wracamy do... Będziemy poszerzać na pewno te reformy. Wracamy do pana Jońskiego. Usłyszeliśmy od pana Piotra Mazurka parę konkretów, czyli dopłata do mieszkania, kolejne pieniądze dla młodych ludzi, jeśli rodzą dzieci. To są wszystko elementy Polskiego Ładu. To teraz czekam na ofertę w imieniu młodych ludzi. Zamieniam się w słuch. Oferta Koalicji Obywatelskiej. Wie pan, jak rozmawia się z tymi młodymi ludźmi, to można powiedzieć, że zaczynamy od początku, a więc od opieki w żłobkach, której brakuje i nawet w miastach, ja już nie mówię o terenach wiejskich, opieki przedszkolnej, bo tej też brakuje, jest szalenie istotna i ważna.
przechodzimy później do szkół. I tutaj zaczyna się problem, bo samorządy są niedofinansowane dzisiaj, bo subwencja starcza czasami na 50% i drugie 50% miasto musi wydać i brakuje, między innymi na zatrudnienie dobrych nauczycieli, języków obcych, angielskiego, niemieckiego. O tym ludzie mówią, że chcą się uczyć, nie wszystkich na to stać, więc jesteśmy na poziomie szkoły podstawowej. No ale też szkoły tolerancyjnej, otwartej, która odpowiada na dzisiaj na potrzeby XXI wieku, która dyskutuje na temat chociażby tego, co dzisiaj młodzież robi, a więc tutaj jeden z wykładowców podczas kampusu mówi, że dzisiaj w dobie smartfonów powinny być również zajęcia, co robić, jak uczyć młodych ludzi, żeby nie było tego hejtu, żeby potrafili się korzystać z tego, żeby się nie zatracali w tym. Temat psychologów dzisiaj, bardzo istotnych po pandemii, żebyśmy do tego mogli wrócić i na ten temat rozmawiać. Natomiast oczywiście likwidacja umów śmieciowych jest jedna z podstawowych, bo na pytanie, dobra, kończymy uczelnie w Polsce, studia w Polsce. I dlaczego ludzie wyjeżdżają? No między innymi dlatego, że tam są lepsze zarobki, tutaj są gorsze warunki, tutaj są umowy śmieciowe, a tam te umowy są dużo lepsze, bądź są kontrakty dużo bardziej. A dlaczego ja mam wierzyć, kiedy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska była u władzy 8 lat, tego nie zlikwidowała? Dlaczego mam teraz wam wierzyć, że zlikwidujecie? No wie pan, ja panu daję słowo jako ten, który ma serce... No słowo to wie pan, to za mało. Że będę pilnował tego, żeby... To jeszcze panu na chwilę wejdę słowo. Mówi pan tak, damy wam opiekę w żłobkach nad dziećmi, zapewnimy wam lepszych nauczycieli nauczania języków na przykład obcych, szkoła tolerancyjna i żeby hejtu nie było. Dosyć ogólnie to brzmi, to tak odpowiem. Ale opieka w żłobkach, nauczanie języków obcych. Przecież wy, opozycja, rządzicie w samorządach, w większości samorządów, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Białystok. I to od samorządów zależy to nauczanie przecież. To od samorządów należy ten żłobek. Dlaczego rządzicie tam właściwie od początku? A teraz podam panu jeden przykład. Jeśli jest tak, że rząd prezentuje Polski Ład, tak, gdzie mówi, że gdzie wiadomo, że samorządy mniej więcej dostaną mniej o jakieś 140 miliardów, czyli powiedzmy miasto Łódź dostanie 300 milionów mniej. Jak pan myśli, gdzie to się odbije? Oczywiście na remontę dróg, chodników, a niestety na szkołach też, dlatego że na szkołach rząd mówi oszczędzamy. Ja bym odwrócił kolejność. Właśnie chodzi o to, żeby doinwestować samorządy, doinwestować zdrowie i edukację, o której w tej chwili rozmawiamy, żeby młody człowiek, który będzie kończył uczelnię, faktycznie... To będę złośliwy. Do tej pory, kiedy mieliście tej kasy więcej, też tego wam się nie udało w samorządach załatwić. Nie, ale kto zabiera? Ale kto zabiera samorządom? No Prawo i Sprawiedliwość zabiera samorządom i to jest kolejny program, który będzie zabierał samorządom. Dziękuję panu Jońskiemu, pan Piotr Mazurek. Zabieracie samorządom, a przez to zabieracie na szkoły, a przez to zabieracie na dzieci, na żłobki i tak dalej. Co pan na to? Subwencja oświatowa rośnie. Ja cały czas w Warszawie słyszę, że jest za mało pieniędzy, ale subwencja cały czas rośnie, panie pośle. Ale przede wszystkim, dlaczego pan nie mówi, jeżeli nawet przyjąć pana logikę, że oddajemy te pieniądze Polakom? Bo wy cały czas jesteście przeciwko temu, żeby Polacy płacili mniejsze podatki. Bo wy mówicie o tym, że chcecie, żeby nie było PIT-u do 26 roku życia zerowego, żeby nie było podniesienia kwoty wolnej, bo za waszych rządów kwota wolna po 3000, jak w krajach afrykańskich. A my te pieniądze oddajemy Polakom. Polacy mają więcej pieniędzy w swoich kieszeniach dzięki naszym reformom. Niech pan naprawdę będzie uczciwy, niech pan powie. Panie redaktorze, to ja bym chciał się odnieść. Za chwilę pan Mazurek, jeszcze 30 sekund. I absolutnie ja się też nie zgadzam z tym, co pan powiedział o tym, że na przykład wy na kampusie Polska walczycie z hejtem, bo jeżeli tam jest pani Klaudia Jachira prelegentem, jeżeli tam jest pan Sikorski, który mówił o dorzynaniu watahy, to wy walczycie z hejtem, z takimi prelegentami. No naprawdę ja się z panem absolutnie zgadzam, że trzeba walczyć z hejtem, trzeba walczyć z tym obniżaniem poziomu debaty publicznej, ale niestety to posłowie opozycji, pana koledzy z klubu parlamentarnego w tej chwili koparką poszerzają dno, jeżeli chodzi o swoje zachowanie, jeżeli chodzi o poziom wypowiedzi, jeżeli chodzi również o poziom nienawiści wobec... I tu kropka. Dziękuję serdecznie. Panie Joński, prawo do riposty. To bym mógł wrócić odnośnie hejtu do samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który z mównicy wielokrotnie obrażał i nie chcę tylko powtarzać tych słów. Ale to jest zasadnicze pytanie. Pan mówi o Polskim Ładzie. Okej, dacie 100 zł więcej, a pana dzieci, bądź tych, którzy nas słuchają, jak pójdą do szkoły, po tym, co zrobicie dla samorządów,
tak na dobrą sprawę pocałują klamkę, bo nie będzie nauczycieli już dzisiaj. Nie ma, brakuje nauczycieli chociażby właśnie z tych przedmiotów, o których mówiliśmy, a zaczyna się brak również nauczycieli matematyki, fizyki, polskiego, bo są cały czas zbyt małe wynagrodzenia. To jest właśnie zasadnicze i to jest wyzwanie dla Polski, żebyśmy my inwestowali w usługi publiczne, właśnie w edukację, zdrowie, żeby tym ludziom podnosić pensje, między innymi również ratowników medycznych, którzy za chwilę wyjdą na ulicę. Bo cóż z tego, że dacie 100 zł więcej osobie, jak nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci, a to jest nasza przyszłość. Więc wie pan, ja apeluję do was i do pana jako pan, który się zajmuje również, rozumiem, edukacją i no, młodym pokoleniem, żeby pan przetłumaczył rządowi, że jeśli nie zainwestujemy w szkoły dzisiaj, nie tylko w te ideologie, które przedstawia Czarnek, ale po prostu w szkoły, w nauczycieli dobrych, w dobrych dydaktyków, to po prostu będziemy mieli słabo wykształcony naród, po prostu. I to jest wyzwanie, które stoi przed kolejnymi, można powiedzieć, politykami, kolejnymi rządami, ale to jest bardzo ważny proces. Drodzy Państwo, kręciłem przed chwilą z dezaprobatą głową, ponieważ znowuż dyskusja. Chciałem podyskutować dzisiaj, drodzy Państwo, o tym, o młodzieży, o tym, jakie ma szanse, co im powinno Państwo zaproponować, jaką daje ofertę. A to znowuż zamienia się w taką nawalankę polsko-polską polityczną. Dobrze, pan Mazurek, prawo do odpowiedzi teraz pan. Ja chciałem powiedzieć, że my zwiększyliśmy pensje nauczycieli. Ja chciałem powiedzieć, że my zwiększamy nakłady na oświatę. Dzisiaj również minister Czarnek i premier Morawiecki o tym mówili. Są dodatkowe środki na walkę ze skutkami pandemii. Jest 220 milionów złotych dodatkowych na wspieranie ochrony zdrowia psychicznego, bo oczywiście w pełni się zgadzamy, że to jest problem i to jest problem na całym świecie. Ale tych psychologów brakuje, panie pełnomocniku. I oczywiście my nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień wyprodukować nowych psychologów, bo zamykano, ograniczano miejsca na studiach chociażby medycznych za rządów naszych poprzednich. My zwiększamy liczbę tych miejsc i będzie tych specjalistów, lekarzy, pracowników zawodów medycznych więcej, ale to się nie da tego zrobić z roku na rok. Natomiast nakłady systematycznie rząd premiera Mateusza Morawieckiego na te cele, o których powiedział pan poseł Joński, rośnie i absolutnie subwencja również rośnie i samorządy naprawdę niech najpierw może się zastanowią, czy na pewno może swoich wydatków ideologicznych nie ograniczyć, tak jak ma to miejsce w Warszawie, Gdańsku i w innych miastach, że te wydatki ideologiczne są faktycznie z roku na rok coraz więcej. I panowie, zostało nam 30 sekund. Minister Niedzielski ogłasza pomysł, żeby młodzi ludzie, którzy idą na studia medyczne, którzy idą na studia płatne, żeby brali kredyty, a potem musieli je odpracować, jeżeli w Polsce, a jak nie, to zwrócić pieniądze, jeżeli wyjadą za granicę. Czy jesteście za, czy przeciw? Dla każdego z was po 15 sekund. Pan Joński. Ja jestem za tym, żeby ci, którzy faktycznie będą szkoleni tutaj w Polsce, jednocześnie mogli odbywać staż i jednocześnie leczyć Polki i Polaków. Mamy z tym ogromny problem.